Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy zapiekankę makaronową po meksykańsku z mięsem mielonym, bardzo smaczną i łatwą w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tej zapiekanki. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do garnka przykładam pokrojoną cebulę. Dodaję odrobinę oleju. Dodaję trochę soli i zaczynam ją podsmażać. Za chwilę dołożę pieczarki. Dodaję 400 g pieczarek. Pieczarki należy posolić. Dodać odrobinę pieprzu. Mieszam. Do tego dodaję pół kilo mięsa mielonego, dwie pokrojone papryki. Mięso należy rozdrobnić. Do tego dodaję dwa kartoniki pomidorów. Są to pomidory krojone z bazylią i oregano. Można użyć samych pomidorów krojonych. I teraz dodaję dowolną przyprawę do kuchni meksykańskiej. Dodam całą tą przyprawę. Ona ma 25 gram. Do tego dwie łyżki naturalnej jarzynki. Mieszamy. Sól około pół łyżeczki. Do tego dodaję puszkę fasoli łącznie z tą zalewą. Oraz kukurydzę. Mieszam. Sos mięsny gotowałam około 5 minut i wystarczy. On już jest gotowy. Teraz będziemy go zapiekać z makaronem. I teraz ten makaron z tym sosem należy wymieszać. Można w garnku wymieszać albo w misce. Po prostu do makaronu wlać sos. Lub tak jak ja w garnku. Bo mi się tu chyba wszystko nie zmieści. Do dwóch naczyń żaroodpornych przekładam makaron z sosem. Makaron po wierzchu posypujemy tartym serem. Tak przygotowany makaron zapiekamy około 25 minut, temperatura 180 stopni, do momentu aż ten ser ładnie się rozpuści i przyrumieni. Zapiekankę zapiekam 20 minut i jest gotowa. Jest bardzo gorąca. Chwilę poczekam, aż ostygnie i będę ją nakładać. Już ją nałożymy. Wspaniała zapiekanka. Zapiekankę meksykańską przygotowuje się bardzo łatwo. Jest aromatyczna i bardzo smaczna. W dodatku wychodzi jej dużo. Ja mam dwa naczynia do zapiekania. Jeszcze ją spróbujemy. Bardzo smaczna, lekko pikantna, dobrze doprawiona. Idealna dla osób lubiących zapiekanki, makaron, mięso mielone i warzywka. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.